funkcjonowały w dwóch publicznych dysputach z rabinami i wejściu sekciarzy do kościoła rzymskokatolickiego. Wyjaśnienia wymagają jednak trzy kwestie. Pierwsza, w jakim celu przyjechał jak sprawy do Rzeczpospolitej? Drugie, czy wydarzenia w Lanskoronie były przypadkowym zajściem, które spowodowały nieoczekiwane przez nikogo, a brzemienne skutki i konsekwencje, czy też była to zaplanowana wcześniej demonstracja, czy nie rzecz prowokacja? Trzecie, czy w zajściach brali udział tylko polscy Żydzi, czy też także Żydzi z innych krajów? Wyklarowanie obrazu początków ruchu frankistowskiego pomoże nam w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaka była faktycznie rola Franka w tym ruchu, w jakiej mierze Frank był jego faktycznym przywódcą, a w jakiej wykreowaną i zmitologizowaną postacią założyciela, jak choćby współczesnym uważem to nazywiliśmy. Jako Józef ben Ley, zwany Frankiem, a później Frankiem, urodził się na Podolu, ale wyjechał z rodzicami na Wołoszczyznę, gdy miał zaledwie rok. Uważał się za Cyfantyjczyka, nie znał Jidysz i, jak sam przyznawał, z Polską i polskimi Żydami nie czuł się związany. Aż do jesieni 1755 roku nic nie zapowiadało jego mesjańskiego posłaństwa w Polsce. Okoliczności jego przyjazdu do Rzeczpospolitej i jego wydalenia kilka tygodni później należą wzięć frankizmu do najważniejszych i najbardziej zagadkowych. Przebieg dalszych wydarzeń każe przypuszczać, że Frank przybył z towarzyszami, by wziąć udział w planowanej przez podolskich sekciarzy, najwidoczniej w porozumieniu z tamtejszą hierarchią kościelną, demonstracji. Po przyjeździe do Polski wołoscy sekciarze, a za takowego był uważany także Frank, udali się do Lwowa na rozmowy z duchowieństwem. Frank zamieszkał w podlwowskiej niemieckiej osadzie Dawidów, a w tym czasie Nachman ben Szmuel z Burska prowadził w jego imieniu jakieś rozmowy w kurii arcybiskupiej, których tematów i przebiegów nie znamy. Sam Frank nie został w kurii przyjęty. Gdyby wiedział, że tak się stanie, zapewne nie pchałby się taki szmat drogi do Lwowa, tylko od razu posłał tam swego załóżnika.